Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony typowy Balik, wy oglądacie kanał Temat Wrestling. W tym materiale przedstawię wam wyniki drugiego dnia WrestleMania, także zapraszam do oglądania. Randy Orton pokonał The Fienda. Walka bardzo widowiskowa, bardzo podobała mi się cała otoczka, która miała miejsce podczas tej walki. Wejście Braya Wyatta było naprawdę niesamowite i bardzo widowiskowe, co oczywiście na duży plus. Randy Orton moim zdaniem był lekko nie w formie, natomiast to i tak nie przeszkodziło obu panom w wykręceniu naprawdę solidnego starcia. Dodatkowe pojawienie się Alexa Bliss, choć spodziewane, to i tak zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie przez ten cały segment, który miał miejsce. Naprawdę świetna charakteryzacja, świetne odwrócenie uwagi. Starcie może nie było wybitne technicznie, natomiast przez ten cały klimat, którym panom udało się wytworzyć, jestem z tej walki naprawdę zadowolony. Chociaż, tak jak powiedziałem, poziom ringowy nie był za wysoki, no i niestety też to czerwone światło niekoniecznie dobrze wpływało na odbiór wizualny całego pojedynku, dlatego ode mnie uczciwe 5,5 na 10. Nia Jax oraz Shayna Baszler pokonały Natalię i Taminę, tym samym broniąc pasy mistrzowskie Tag Team Kobiet. Walka jak najbardziej solidna, ale niestety nic poza tym. Dla mnie było to po prostu solidne starcie tag teamowe kobiet. Bez większych zaskoczeń, wszystkiego w tym starciu można było się generalnie spodziewać. Było to po prostu dobre, solidne starcie. Moim zdaniem delikatnie zaniżało ogólny poziom drugiego dnia WrestleMania. Nie jestem z niego do końca zadowolony. Nie mogę powiedzieć, że to była wybitna walka na tle pozostałych. To była po prostu dobra i solidna walka, dlatego nie chcę się nad nim już bardziej rozwodzić, to po prostu było dobre starcie, które otrzymuje ode mnie 5 na 10. Kevin Owens pokonał samego Zayna. Ta walka naprawdę przypadła mi do gustu, dodatkowa obecność Logana Paula bardzo dobrze wpłynęła na jego całościowy odbiór, było troszeczkę zamieszania, było troszeczkę fajnego aktorstwa i gwiazdorzenia, było troszeczkę akcji poza ringiem, która również zdecydowanie nadała temu pojedynkowi fajnej dynamiki i różnorodności, no i dodatkowo bardzo dobre zakończenie, w którym Kevin Owens w piękny sposób wykonał Stunnera na Loganie Paulu, kończy naprawdę fantastyczną walkę i fantastyczny storyline. Wydaje mi się, że WWE bardzo dobrze zrobiło, że ściągnęło Logana Paula, który dostarczył naprawdę fajny, superstarowy pierwiastek do całego feudu, do całego starcia i zdecydowanie do całej WrestleMania. Walka zdecydowanie wyróżniała się poziomem na tle innych, dlatego ode mnie leci tutaj solidne 7 na 10. Sheamus pokonał Riddla i tym samym został nowym mistrzem United States. Walka bardzo fajna, co prawda zdziwiłem się z wygranej Sheamusa, byłem cały czas przekonany, że The Riddle ma to zwycięstwo w kieszeni, natomiast WWE postawiło na Sheamusa, tym samym sprawiając, że kolejny pas mistrzowski zmienił właściciela. Walka była naprawdę fajna, mieliśmy bardzo dużo spotów i setów, które normalnie w starciach się nie zdarzają. To na pewno na duży plus, chociażby powerbomby, jackhammery oraz belly to belly suplexy. Naprawdę duża gama bardzo atletycznych movesetów, sprawiła, że do starcia oglądało się płynnie, oglądało się szybko i cały czas człowiek był podekscytowany. Prawda jest taka, że ten pojedynek był naprawdę dobry, wydaje mi się, że panowie wycisnęli sami z siebie maksimum, który mogli wycisnąć, dlatego za to starcie ode mnie oboje otrzymują solidne 7 na 10. Kolejne starcie. Cruz pokonuje Bigiego, tym samym wygrywając pas interkontynentalny. Walka naprawdę fantastyczna, zwłaszcza dla fanów z Polski, ponieważ w tej walce kluczową rolę odegrał Babatunde, który zadebiutował i tym samym pomógł Cruzowi wygrać pas interkontynentalny poprzez zaatakowanie Bigiego, a następnie przeciągnięcie Cruza na niego tylko po to, żeby sędzia mógł odliczyć do trzech. Jest to naprawdę potężny debiut Polaka, co prawda w nigeryjskim gimmiku, ale i tak jesteśmy z niego bardzo dumni. Samo starcie do tego momentu, do tej końcówki było naprawdę dobre. Użycie różnego rodzaju elementów wokół ringu, bardzo duża brutalność pojedynku, wykorzystanie otoczenia. Super mi się oglądało to starcie, naprawdę szło ono gładko, szło ono szybko. Panowie mieli naprawdę rewelacyjne flow w ringu, świetnie się uzupełniali, dlatego ta walka otrzymuje ode mnie zdecydowane, zasłużone 8 na 10. Rhea Ripley pokonała Askę, tym samym wygrywając pas mistrzowski kobiet Raw. Walka co prawda nie była tak fantastyczna jak ta, którą omawiałem poprzed chwilą, natomiast i tak jestem z niej bardzo zadowolony. Fakt, że Rhea Ripley wygrała, bardzo mnie cieszy, ponieważ strasznie kibicuję tej zawodniczce i jestem przekonany, że odniesie bardzo duży sukces w głównym rosterze jako mistrzyni. Aska bardzo dobrze się podłożyła, myślę, że taka wygrana dla Ripley jest naprawdę super boostem w głównym rosterze. Jestem bardzo ciekawy, jak potoczy się dalej
dalej jej kariera i kto będzie jej następnym przeciwnikiem. Wydaje mi się, że może być to powracająca Becky Lynch, może być to nawet Charlotte Flair. Generalnie tych możliwości jest bardzo, bardzo dużo, tym bardziej cieszę się z takiego wyniku. Wydaje mi się, że Rhea Ripley na mikrofonie będzie robiła dużo więcej niż Asuka i będzie to w przyszłości kluczowym elementem, który przychylił szale zwycięstwa na stronę Rhea Ripley. Za tą walkę ode mnie dzisiaj 6,5 na 10. Przyszedł czas na ostatnią walkę, w której Roman Reigns pokonał Edge'a i Daniela Bryana, tym samym broniąc pasa mistrzowskiego. Powiem tak, walka, która na papierze wyglądała rewelacyjnie, a fizycznie i faktycznie okazała się być chyba jeszcze lepsza. Jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego, jaką drogę przyszedł Roman Reigns z bycia naprawdę wybuczywanym face'em do bycia wybuczywanym healem, ale takim, którego aż chce się oglądać, który jest naprawdę dobrym człowiekiem w dobrym miejscu. I bardzo podobał mi się szczególnie koniec tej walki, czyli przypięcie dwóch zawodników naraz po potężnym spearze na Edge'u. Jest to coś, czego się kompletnie nie spodziewałem, byłem święcie przekonany, że to raczej solowo Daniel Bryan zostanie przypięty, natomiast dostaliśmy totalną dominację Romana Reignsa w bardzo dobrym, technicznym, dynamicznym pojedynku. Bądźmy szczerzy, Daniel Bryan to jest gość, któremu nie można odmówić umiejętności dynamicznych, któremu nie można odmówić umiejętności grapplerskich. Edge jest bardzo szybkim zawodnikiem, potrafi robić bardzo szybkie zwody, no i ta wielokrotna wymiana spearów w całym pojedynku również pozytywnie wpłynęła na jego odbiór. Jestem z tego starcia generalnie bardzo zadowolony, przebiegało tak, jak takie starcie powinno przebiegać i moim skromnym zdaniem jest to pierwszy main event Romana Reignsa od bardzo dawna, jeżeli nawet nie pierwszy w jego karierze, który był naprawdę dobry, który oglądało się przyjemnie i w którym Roman Reigns na tą wygraną po prostu zasługiwał. Wydaje mi się, że to jest moment, kiedy fani WWE mogą spokojnie akceptować Romana Reignsa jako healowego mistrza i jest to zdecydowanie dobre podejście. Generalnie podsumowując, dzień drugi jestem z niego bardzo zadowolony, chociaż wydaje mi się, że dzień pierwszy WrestleMania był nieco lepszy, natomiast całą WrestleMania oceniam naprawdę na bardzo, bardzo wysoki poziom. Prawda jest taka, że pomimo różnych trudności w budowaniu storyline'ów bez publiczności, to finalnie finał każdego z nich wyszedł naprawdę solidnie. Praktycznie nie było walki, o której można było powiedzieć, że jest słaba lub w sposób wyraźny zaniża poziom WrestleMania. Bardzo dobra WM-ka, myślę, że jedna z lepszych, biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich miała miejsce, a także warunki pogodowe, które cały czas działały na niekorzyść WWE. Jestem z tej WrestleMania bardzo zadowolony. Wydaje mi się, że ogólna nota 7,5 na 10, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, jest jak najbardziej zasłużona. Napiszcie koniecznie w komentarzach, na ile wy oceniacie tegoroczną WM-kę. Dajcie znać, która walka podobała wam się najbardziej. Pamiętajcie, łapce w górę, a my słyszymy się już niedługo. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!